Witam Was tutaj. Cześć, witam Was. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Minecraft Przetrwanie. Dziś jest ostatni odcinek z maratonu, tego co był z okazji urodzin. No i co dużo mówić? Zaczynamy. Witam Was tutaj, cześć. Cześć, Awizynarz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Awizynarz poza prawem. Z Minecraft pod tabliczką Construction. Z Cities Skylines PlayStation 4. Z Little Big Planet 3. Z warszawskiej polityki. Z Cities Skylines Industries. Na pierwszy odcinek ze serii OpenTT. Zapraszam Was na ankietę. Q&A. Z Cities Skylines PlayStation 4. Scenariusze odkrokowywanie miasta. Zaczynamy. Zanim za nas mi tu wszyscy mówią, to nie jest już maraton i to nie jest nawet Minecraft, to ja tylko powiem krótko. Miałem odcinek z Minecrafta, wszystko było cacy, by się pojawił nawet dla was wczoraj, ale tak jakoś wyszło, że się nie nagrało. Wcisnąłem rek i zamiast rek włączył się stop. I kiedy wcisnąłem stop, włączył się rek. I to było po prostu straszne, jeśli nic nie nagrało, no sorry, no. Wybaczcie, ale mam dla was ankietę. Tak, mam dla was ankietę. Miało to być z okazji maratonu, ale dzisiaj jest. Dzisiaj nie ma też Awizynarz poza prawem. Bo się szczerze powiedziawszy, trochę nie wyrobiłem. Jutro się pojawi jakiś odcinek. Może Industries dla was nagram jutro rano, bo... scenariusz się pojawi w weekend. Nie wiem jeszcze dokładnie kiedy, ale pojawi się w weekend. Dobrze, ale przejdźmy do tego, co jest najważniejsze, czyli ankieta. Tak, mam pomysł, mam wielkie plany co do Minecrafta. Oczywiście to zależy od was. Możemy zrobić w ten sposób, bo Minecraft na PS4 ma parę wielkich minusów. Po pierwsze, muszę schodzić do PlayStation i grać na nim i wiecie sami, jak to jest najlepiej. Więc w ankiecie jest pytanie dla was. Po pierwsze, są dwie ankiety chyba, z tego co pamiętam. Czy ma wrócić Minecraft? I tak, jeżeli by miał wrócić, macie tam trzy opcje chyba. Ma wrócić na PlayStation 4. To jest opcja pierwsza. Ma pojawić się na PC, bo na PC jeszcze nie raz nie grałem. Musiałbym jeszcze skądś sobie wziąć wersję, bo... Chyba, że na Czarny Piątek kupię. Nie wiem, już mam Czarny Piątek, więc zobaczę. Swanego na Czarny Piątek też kupię dosyć dużo dodatków na The Cities. To też mam pomysł. Albo po prostu nie będziemy kontynuować tej serii. I druga ankieta. Jeżeli byśmy już nagrywali, to jak często? To macie opcję jeden tygodniowo, dwa tygodniowo, albo nieregularnie, czyli jak będę mieć czas, to dla was nagrywam. Tylko, że to nieregularnie, to się tyczy tylko i wyłącznie opcji PC. Także macie tam po trzy opcje w ankiecie. Mam nadzieję, że zagłosujecie, tak żeby nie było. Ja szczerze powiedziawszy wolałbym wersję PC, bo PC mogę jakoś samemu bardziej wolnie nagrać. Poza tym są serwery. No na serwerach wiadomo, fajnie się gra, można z kimś pogadać i w ogóle może wy jakieś macie własne serwery z Minecrafta. A poza tym to też trochę coś innego niż Cities. Bo Cities jest bardzo fajne, ale co to dużo, to też niezdrowo. Nie wiem, czy są ludzie. Ale to nie zmienia faktu, że na Black Friday, bo koniecznie, jeżeli znajdę forcy i chwilę czasu, a mam taki zamiar, żeby znaleźć trochę czasu i forcy, to kupię koniecznie Park Life, bo parki są bardzo ważne i pewnie Mass Transit. Bo na tutaj Disaster to nie, Green Cities też nie, bo trochę to kosztuje. Ale Mass Transit to chyba podstawa według mnie. Bo jednak te dworce, kolej linowa, komunikacja to sami najlepiej wiecie, że to jest dla mnie podstawa. I wtedy będę mógł czynić już prawdziwe cuda. Dobrze, mam nadzieję, że ten krótki materiał wam się spodobał. Ojej, kosztuje to dwie minuty, a ja muszę to jeszcze wyrenderować teraz szybko. Jeśli tak, możecie zadać łapę w górę. Nie zapomnijcie o ankietach, żeby zagłosować. Sorry, że materiał się też tak późno pojawia. No ale co tu dużo mówić. I już ten odcinek kończy nasz maraton. Jutro pojawi się zwykły odcinek z Industries. Jeżeli nie zapomnę, i będę mieć czas. Dobra, co tu dużo mówić. Cześć!